Witam wszystkich. Na początek posłuchajcie takiej sceny, a potem wam powiem, co dalej. Autobus zahamował gwałtownie. Mężczyzna odskoczył, ale było za późno. W bladym świetle ulicznej latarni wyglądało to tak, jakby krople oderwały się od kałuży, a następnie zaatakowały jego twarz i ubranie. Jakiś przechodzień głośno zaklął, ktoś ruszył w stronę pierwszych drzwi. Mężczyzna nie myślał jednak o tym, żeby wymierzyć sprawiedliwość nieuprzejmemu kierowcy. Wpatrywał się w chodnik wybrukowany kostką. Odruchy. Odruchy mogą być zgubne. Gdy ciemne krople brudnej wody pokryły twarz, odruchowo uniósł rękę, aby wytrzeć oczy. Zawiniątko, które trzymał pod płaszczem, wypadło na chodnik. Na chwilę zastygł bez ruchu. A potem powoli schylił się i poczuł pod palcami przyjazny, miękki materiał ręcznika. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Odruchy, które mogą nas zgubić. Drzwi autobusu zamknęły się w tej samej chwili, gdy zacisnął rękę i tym razem poczuł pod palcami trzonek młotka. Podniósł zawiniątko i ponownie ukrył je pod poplamionym płaszczem. A teraz spróbujcie do tej sceny dopisać ciąg dalszy. Powodzenia!